Za moment rozpocznie się konkurs skoków dal kobiet. Trwa rywalizacja w skoku wzwyż mężczyzn, a przed nami bieg serii trzeciej na 200 metrów. No i tu najpewniej rozstrzygną się losy medali właśnie w tej konkurencji, czyli w rywalizacji na pół okrążenia. Na torze ósmym biec będzie Mateusz Rzeźniczak, RKS Łódź. Tor siódmy Łukasz Żak, AZS AWF Kraków, brązowy medalista na 100 metrów tutaj z Lublina. Tor szósty Bartosz Zieliński, Zawisza Bydgoszcz. Tor piąty broniący mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku z Sieradza, Adrian Wesela, AZS Poznań. Adrian Brzeziński, najszybciej biegający na 200 metrów w tym sezonie w tej kategorii wiekowej MKL Toruń, wicemistrz Polski na 100 metrów i złoty medalista na 100 metrów z wczorajszego dnia, Adam Balcerek, AZS Poznań, i wreszcie tor drugi Patryk Krupiński, AZS AWF Wrocław. Zatem Łukasz Żak, Adrian Wesela, Adrian Brzeziński i Adam Balcerek to są kandydaci do medali, ale pamiętajmy, decyduje dyspozycja dnia, decydują różne czynniki, no i zobaczymy, czy faworyzowani zawodnicy staną na wysokości zadania. Adrian Brzeziński w tym sezonie 21-22 to zawodnik na torze czwartym. 0,02 sekundy brakuje mu do tego, by wypełnić limit na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w szwedzkim Gävle. Wystartowali, dobrze wystrzelił z bloków Adrian Brzeziński. Bardzo szybko już doścignął Adriana Wesele. Wesela broniący złotego medalu stara się odpierać się na atak. Brzeziński na prowadzeniu. Wesela jest w tej chwili na drugiej pozycji, ale za chwileczkę w walce o medale będzie także Bartosz Zieliński. Kto wpadnie pierwszy na metę? Wydaje mi się, że Adrian Brzeziński. 21.04. Fenomenalny rezultat. Jak wiatr, czy on pomagał, czy przeszkadzał zawodnikom? Śmiem twierdzić, że pomagał i to w sposób bardzo, bardzo znaczny. Nie zmienia to jednak faktu, że medale będą rozdane, że mamy trójkę medalistów. Według mnie Adrian Brzeziński na czele. Adam Balcerek, złoty na 100 metrów z wczoraj, też włączył się do walki o medale. Nawet jest korekta, 21.03 to jest czas zwycięzcy Adriana Brzezińskiego z MKL-u Toruń. Drugi Adam Balcerek, czyli złoty medalista na 100 metrów stąd z Lublina, z tych samych mistrzostw. No i broniący złotego krążka z zeszłego roku z Sieradza, Adrian Wesela z AZS-u Poznań. Na miejscu trzecim 21.10 to jest jego rezultat. Gdyby wiatr był w normie, no to cała trójka wypełniłaby ten limit na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy.